Dobrze, zmieniamy temat i to też dzisiaj bardzo głośna sprawa, tak naprawdę nie tylko dzisiaj, bo już od prawie 2 tygodni to jest ta karta LGBT+ w Warszawie, ale tak naprawdę głównie chodzi o te wytyczne, czyli to, co mówi WHO, w jaki sposób ma być prowadzona edukacja seksualna. Dwaj rzecznicy się ścierają, z jednej strony rzecznik praw dziecka, który mówi, że to są absolutnie standardy niedopuszczalne i trzeba wspierać rodziców, którzy bronią swoje dzieci przed tego typu edukacją, a z drugiej strony mamy rzecznika praw obywatelskich, który mówi hola hola, po pierwsze w Polsce obowiązuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego już od 2003 roku, które mówi, że rodzice tak naprawdę niekoniecznie mogą mieć wpływ na treści, które są serwowane dzieciom w szkole, to po pierwsze, a po drugie jego zdaniem ten dokument jest absolutnie dokumentem niewinnym, nie ma tam nic, co w jakikolwiek sposób zagrażałoby młodym ludziom, a wprost przeciwnie, uczy tych młodych ludzi tolerancji. Jak pan na to patrzy, na to zderzenie dwóch rzeczników? Bodnar jest lewackim aktywistą, który zawsze staje po stronie skrajnych poglądów lewicowych. Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich zafundował Polakom Wojciech Jaruzelski w czasach stanu wojennego i to jest anachroniczna instytucja, szkodliwa. Pan Bodnar, jak mówię, jest skrajnym lewakiem i dokonuje jakiejś nacjonalizacji dzieci. To jest komunista na urzędzie, który odbiera rodzicom dzieci i je próbuje upaństwawiać. Sędziwa kolektywizacja... Konstytucyjny. 2003 rok, to Bodnar cytuje. Pan Bodnar bardzo sprytnie żongluje przepisami prawa i uważam, że powoływanie się na Światową Organizację Zdrowia, która w zasadzie powinna zajmować się epidemiami, a jest skompromitowana, ponieważ uznała miłość za chorobę psychiczną, miłość jest chorobą psychiczną według WHO. I nie można się powoływać na instytucję skompromitowaną, która lobbowała na przykład współpracowała z lobby proszczepionkowym, jak już mówiłem, wykluczyła Tajwan na wniosek komunistów ze swoich szeregów komunistów chińskich, że WHO nas nic nie obchodzi. To jest lewacka jaczejka, pan Bodnar jest komunistycznym prowokatorem, który zupełnie nie szanuje własności prywatnej, autonomii rodziny i mówiąc krótko, chce dokonać redefinicji rodziny w ten sposób, że rodzina przestanie być rodziną. To jest komunistyczny zabieg. No wie pan, w końcu jedno z zaleceń WHO to jest takie, żeby akurat dzieci tutaj od 12 roku życia uczyć się, serwować im wiedzę, uwaga, na temat ciąży w związkach jednopłciowych. Rozumiem, że z tej wiedzy dzieci już na biologii nie mogą korzystać, no bo to grozi oceną niedostateczną, no ale na zajęciach z edukacji seksualnej chyba jak najbardziej. No. W czasach, gdy chodziłem do szkoły, no to harcerze zajmowali się hodowlą różnych zwierząt i żadne normalne dziecko, nie korzystające z porad takich seksedukatorów, wiedziało, że żeby doszło do powstania nowego życia u organizmów wyżej zorganizowanych, to jednak potrzebne są dwie płcie. Koniec kropka. Jeżeli lewacki zabobon doprowadził do sytuacji takiej, jak pani Płatek, ta wybitna rzekomo prawniczka z Uniwersytetu Warszawskiego powiedziała kiedyś publicznie, że w związkach tych jednopłciowych powstaje tyle samo ciąż, homoseksualiści mają tyle samo dzieci, co heterycy. No to jestem ciekaw, no może na Uniwersytecie Warszawskim, czyli jaczejce lewactwa dochodzi do takich zdarzeń, jednak powiedzmy sobie szczerze, kto ma szacunek dla nauki, no to takich rzeczy nie opowiada, chyba że profesor lewacki z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Marian Kowalski, specjalnie dla Telewizji Republika. My specjalnie pozdrawiamy pieska. Marian Kowalski z Lublina. Do zobaczenia, do usłyszenia.